Dzień dobry, nazywam się Mariusz Maciejewski, znany jestem jako Mr. House. Jestem sprzedawcą domów na łódzkim rynku. Marta, co ty robisz? No jak to? Mówiłeś, że to jest dom do wprowadzenia. Teraz już na poważnie. Jest z nami dzisiaj Marta Kasprzycka. Słuchajcie, zażartowaliśmy na początek, taki suchar, ale taka jest prawda. Dom jest gotowy do wprowadzenia, także sami zobaczycie, perełka. I szczerze mówiąc, życzylibyśmy sobie, żeby takich domów było jak najwięcej, bo okazuje się, że coraz więcej jest klientów, którzy właśnie szukają domu, gdzie tylko wejdą z walizką i mogą mieszkać. Także oglądamy. Chodźcie. To, co widzicie za mną, może na to nie wskazuje, ale znajdujemy się dzisiaj w Łodzi. Kawałek w tamtą stronę mamy Las Łagiewnicki, a przede mną wzniesienia łódzkie. Kilka kwestii technicznych dotyczących domu. Dom znajduje się na działce o powierzchni 1000 m kwadratowych. Nie za duża, nie za mała, taka w sam raz. Skosi się sama, więc to fajna opcja. Natomiast jeśli chodzi o sam dom, ma 235 m, garaż dwustanowiskowy w bryle budynku, no i bryła bardzo prosta. Bryła jest może i prosta, ale jest tutaj bardzo dużo okien na parterze. Wszystkie okna są do samej ziemi, więc wewnątrz jest ogrom światła. Natomiast co do ogrodu. Z jednej strony mamy ścianę tuj, tych tuj, których tak nie lubicie w komentarzach. No jednak ludzie okazuje się, że sadzą, bo one są bardzo praktyczne, odcinają nas od sąsiadów. Pod nogami mamy dywan z trawy. Oczywiście system nawadniania, więc można powiedzieć, że ogród jest całkowicie bezobsługowy i ma dawać tylko radość z mieszkania tutaj. Jeszcze trzy drobiazgi. Pierwsza sprawa. Co to jest? Zagadka. Ci, co nie mieszkają w domach, pewnie nie wiedzą. To jest doprowadzenie powietrza do kominka. To oznacza, że mamy system podlewania, a rynna wpuszczona w ziemię to samo dobro. Woda nie leje nam się po kostce, a jednocześnie podlewa ogród od spodu. Dom gotowy do wprowadzenia i już od progu widać tutaj wiele ciekawych, nowoczesnych rozwiązań. Zobaczcie na tę ścianę z lustrem. To lustro powiększa nam przestrzeń praktycznie dwukrotnie. Generalnie jest tu dużo przestrzeni, ale robi fajne wrażenie. I oczywiście nie może zabraknąć przejścia do garażu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ta wnęka za mną nie jest zabudowana. Dlatego, że szafa została zaprojektowana na całej tej ścianie, w związku z czym mamy dużo miejsca do przechowywania. No i co, Mariusz, powiesz o salonie? Powiem ci, że jest mi tu dobrze. Naprawdę, tu jest tak przytulnie w tym salonie, tak ciepło, tak rodzinnie, otulająco, że aż nie chce mi się wstać z tych kanap, tak? W ogóle rzadko się zdarza, że ktoś wyłamie się z tego schematu i nie wstawia narożnej kanapy w salonie. Tutaj mamy dwie równoległe, proste kanapy i wydaje mi się, że to robi robotę. Nie są skierowane na telewizor, tylko na siebie. Zachęcają do rozmowy, do spędzania czasu i to jest super. Druga sprawa to to, co mówiłem na zewnątrz. Ten dom jest bardzo jasny. Zobaczcie, okna są z każdej strony. Południe, zachód, północ i wschód. 360 stopni dookoła. Zapomniałeś o jeszcze jednej rzeczy. Kominek. Dobry na romantyczne wieczory. Mówiłem, że tu jest dużo okien, ale nie wspomniałem o tym, że są aż trzy wyjścia na taras. I na przykład mogę sobie wyjść tędy. A wejść tędy. Zastanawiacie się pewnie, jakie tutaj są media. No więc, jest pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe w całym domu. Zresztą to jest bardzo fajne i korzystne, jeśli jest ogrzewanie podłogowe w domu, gdzie jest tyle okien, no bo gdzie powiesić grzejniki. A tak one nam nie przeszkadzają w swobodnej aranżacji. Dodatkowa sprawa, to mamy tutaj rekuperację. Rekuperacja jest w całym domu. Mamy też
klimatyzację. Także no, jest właściwie wszystko to, co powinno znaleźć się w tak ciepłym i luksusowym domu jak ten. Marta, opowiedz coś o kuchni. A, czyli jak kobieta to kuchnia. Dla mnie ta kuchnia jest wprost fantastyczna. Ja bardzo lubię taki styl, gdzie wszystko jest minimalistyczne, pochowane, wszystko ma swoje miejsce. No i oczywiście w kuchni nie może zabraknąć spiżarni, którą mamy oczywiście ukrytą. Duża przestrzeń robocza to kolejny plus w tej kuchni. Dodatkowo ta przestrzeń doświetlona jest ze wszystkich stron. Mamy okno z tej strony, duże, z wyjściem na taras i okno z tej strony. Także bardzo praktyczne rozwiązanie. Na uwagę zasługuje też ta część wyspy, tu gdzie siedzi Mariusz, bo może to służyć oczywiście za przestrzeń roboczą, o której wspomniałam, ale także barek w trakcie imprezy. Diabeł tkwi w szczegółach, wy tego nie widzicie, ale wykończenie tutaj pod blatem nawiązuje do wystroju salonu. Z technicznych nowinek to jest taka rzecz, którą zauważyłem od razu, jak tutaj wszedłem. Ta przestrzeń w kuchni wydała mi się wielka, to dlatego, że nie ma okapu. No i co się okazuje? Okap może być w płycie. Niesamowite rozwiązanie, wcześniej tego nie widziałem, a okazuje się, że działa i to całkiem nieźle. Bardzo podoba mi się jeszcze jedno rozwiązanie. Bezpośrednie wyjście z kuchni na taras. Oznacza to tylko jedno. Mniej biegania z żarciem i większy porządek. Zobaczmy, co jest na górze. Chociaż zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy. Jest tutaj jeszcze jedno pomieszczenie. Toaleta dla gości z fajnym rozwiązaniem, bo drzwi nie otwierają się na salon, tylko na hol. Trochę prywatności. Na piętrze mamy prywatną część domu. Mamy tutaj 4 pokoje, pralnię i aż 2 łazienki. Zobaczmy, jak to wygląda. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że w tym domu jest dużo okien i dom jest dobrze doświetlony? W sypialniach jest dokładnie tak samo. Zobaczcie, mamy tutaj aż 2 okna, z czego jedno jest na zachód i uwierzcie mi, że zachody słońca w tym domu są niezapomniane, a zachodzi dokładnie nad tymi domami. Marta pokazała jeden pokój dziecięcy, tu jest drugi. I dzieciaki są tak samo potraktowane, bo mają tak samo duże okna na te piękne zachody. No i oczywiście doświetlenie z drugiej strony. Ten pokój będzie troszkę jaśniejszy, bo tutaj mamy południe. Pora zobaczyć pokój największego słodziaka w tym domu. Tak, nie musimy tego robić, ale to grzech chodzić w butach po takiej ładnej, białej wykładzinie. Panie przodem. Ta sypialnia to sypialnia moich marzeń. Prawdziwy master bedroom. Prawda, Mariusz? To jest sypialnia kompletna. Jest jasna, czysta, taka niemalże ekskluzywna. Mówiliśmy na dole, że dom jest jasny, ma dużo okien. Zobaczcie, co tutaj jest. Jest nawet własny taras. To duże pomieszczenie zostało podzielone na 2 części. Na sypialnię główną i oczywiście na garderobę, która musi znaleźć się w każdej dobrej sypialni. Ale najfajniejsze pomieszczenie jest za tymi drzwiami. Dla mnie to najpiękniejsze pomieszczenie w całym domu. Ekskluzywnie. Takie domowe spa, w którym naprawdę można wypocząć i zrelaksować się po ciężkim dniu. Oczywiście złota armatura, złote wykończenia to rzecz gustu. Natomiast złoto kojarzy się z klasą, ekskluzywnością, więc to domowe spa, o którym wspomniałam, nabiera zupełnie nowego wyrazu. W tej łazience mamy naprawdę dużo przestrzeni. Zobaczcie na ogromną kabinę prysznicową. Mamy też wannę, także dla każdego coś dobrego. Wykończona jest trawertynem i marmurem, co nadaje jej ogromnego sznytu. A wy co sądzicie? Na tym poziomie zostały nam jeszcze 2 pomieszczenia. Pierwsze z nich to jest pralnia. A drugie to łazienka dziecięca, która tak samo jak reszta domu została wykończona w ciepłym klimacie.
Moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że podobał Wam się film i podobał Wam się sam dom. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał na YouTube, dać łapkę, to dla nas bardzo ważne. No i oczywiście obserwujcie nasz profil na Facebooku, TikToku i Instagramie. Wystarczy wpisać Mr. House Nieruchomości Łódź. Także do następnego domu. Cześć. Trzymajcie się. A z kolei przede mną... Zniesienia łódzkie. Bardzo dobrze, zniesienia łódzkie. Marta, co ty robisz? No jak to? Przecież mówię, że to jest dom do wprowadzenia. No nie, ona powinna być jak to wygląda. Są witaminy.